Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Posłowie. Odpowiadając na sformułowane przez Pana Posła pytanie, chciałbym wyjaśnić, iż wobec wszelkich dostępnych informacji pochodzących, oczywiście przede wszystkim, ale weryfikowanych z Komendy Głównej Policji, działania Policji wobec protestujących rolników prowadzone były w granicach prawa oraz wynikały zaistniałej sytuacji, którą chciałbym Państwu posłom pokrótce opisać. Szanowni Państwo, w dniu 29 maja 2013 roku, dokładnie na terenie parkingu stacji paliw w Pyrzycach, grupa rolników indywidualnych z terenu powiatu pyrzyckiego zorganizowała protest bez pisemnego zgłoszenia o planowanym zgromadzeniu. Celem zgromadzenia było wyrażenie niezadowolenia ze sprzedaży ziemi przez Agencję Nieruchomości Rolnych wybranym podmiotom. W ramach protestu rolnicy zablokowali pojazdami rolniczymi drogę, uniemożliwiając przejazd w kierunku Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego. W trakcie tej blokady protestujący podzieleni byli na kilka grup protestujących. W tej sytuacji policja zorganizowała objazdy blokowanej drogi. Była także w bezpośrednim kontakcie z lokalnymi władzami, starostą powiatowym w Pyrzycach i burmistrzem Pyrzyc. Protestujący zostali poinformowani przez komendanta powiatowego policji w Pyrzycach, że ich sposób działania, takie zachowanie narusza przepisy kodeksu wykroczeń, to jest artykuł 52, paragraf 1, punkt 2 i artykuł 90 oraz o sankcjach karnych z nich wynikających. Zostali także wezwani do zachowania zgodnego z prawem i usunięcia pojazdów blokujących drogę. Przebieg całego protestu został utrwalony zapisem wideo. Wobec stwierdzenia naruszenia przepisów artykułu 52, paragraf 1, ustęp 2 oraz artykułu 90 kodeksu wykroczeń, to jest zwołania zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia i tamowania drogi publicznej przez uczestników protestu, Komenda Powiatowa w Policji w Pyrzycach obecnie prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie. Powtarzam, prowadzi czynności wyjaśniające. W związku z tym postępowaniem w dniu 4 czerwca 2013 roku 18 uczestnikom opisanych zdarzeń faktycznie doręczone zostały wezwania o stawienie się na dzień 5 czerwca w charakterze osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia. Na wezwania stawiło się 15 osób. Trzy inne osoby dobrowolnie stawiły się do Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. 18 osobom przedstawiono zarzut utrudniania ruchu na drodze publicznej. To jest o czyn z artykułu 90 kodeksu wykroczeń. Ponadto organizatorowi zgromadzenia oprócz tego zarzutu przedstawiono także zarzut zwołania zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia. To jest o czyn z artykułu 52, paragraf 1, ustęp 2 kodeksu wykroczeń. 8 osób przyznało się do zarzucanego im czynu, w tym 2 złożyły wniosek o wymierzenie kary bez przeprowadzenia rozprawy sądowej. Przybyli w dniu 5 czerwca 2013 roku rolnicy podczas oczekiwania na czynności. Umieścili na schodach prowadzących do wejścia do głównego budynku Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach 5 szklanych butelek przypominających tzw. koktajle Mołotowa. W butelkach tych znajdowała się ciecz. Jeden z oczekujących na te czynności określił, że była to woda, no ale na wezwanie funkcjonariusza te butelki zostały uprzątnięte, nie doszło do dalszych zajść związanych z użyciem tychże butelek przypominających koktajle Mołotowa. Według informacji na dzień 19 czerwca ustalono i przesłuchano 36 rolników w charakterze osób podejrzanych o popełnienie wykroczeń, z czego 5 osób dobrowolnie poddało się ukaraniu karą grzywny w kwocie po 50 zł. Wobec 3 osób zostały sporządzone wnioski o ukaranie, które przesłano do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, Wydziału Karnego z siedzibą w Pyrzycach. Szanowni Państwo, Panowie Posłowie, czynności procesowe z udziałem ustalonych właścicieli pojazdów biorących udział w proteście rolników w tymże dniu 29 maja pozostają wciąż w toku. Przesłuchiwani są świadkowie. Wysoka Izbo, na podstawie posiadanych informacji wyrażam pogląd, że powyższy opis zdarzeń, zajścia nie pozwala na sformułowanie wobec policji zarzutu bezprawnego działania odnośnie osób biorących udział w proteście rolników.
Chciałbym raz jeszcze podkreślić, że były to działania prowadzone w granicach prawa i adekwatne do zaistniałej sytuacji, choć też chcę zwrócić uwagę, iż zawsze w tego typu sytuacjach przed podjęciem wszelkich czynności prowadzone są próby polubownego rozwiązania konfliktu. Nie doprowadziły jednak one do satysfakcjonującego rozstrzygnięcia tego sporu, stąd też podjęte zostały, jak powiedziałem, w granicach i na podstawie prawa określone czynności, ale jestem przekonany o tym, iż nie są one związane z zamierzoną dolegliwością wobec biorących udział w proteście rolników. Dziękuję bardzo.